witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na ranczu. Jak sami widzicie, mamy tutaj na Lubelszczyźnie piękną zimę. Jeszcze nam teraz zaczęło padać śniegiem. A tuż dzisiaj będziemy robić przyłącze elektryczne, bo akurat tutaj nie mam prądu i będziemy zakładać skrzynkę elektryczną i robić całe doprowadzenie tutaj do domu kablem, czyli przewodem elektrycznym. Zresztą wszystko wam opowiem, zobaczycie na tym filmie, jak to się będzie odbywało. Chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś tu było przyłącze, był prąd, no i kilka lat temu został odłączony, no i teraz ja uznałem, że jednak przyłączę ten prąd, no bo tutaj coś będziemy powolutku coś robić, no a bez prądu to wiadomo, na akumulatorze długo nie pojedziemy, wkrętarko czy jakimś tam innym sprzętem, także trzeba będzie podłączyć. I no co, zabieramy się do roboty właśnie za skowanie tego ocieplenia. To jest Suprema, a Robert tutaj kuje już pod kabel, znaczy kabel, przewód, kabel jest w ziemi, bo wzdłuż tego, o tędy pójdzie w osłonie do rozdzielni. Ja tutaj się zabrałem za skuwanie, w tym miejscu będzie wisiała skrzynka. Tu mamy skrzynkę już odbrojoną, wczoraj ją przerobiłem z lewej na prawą, bo kupiłem nie taką, nie wiedziałem w sumie jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale tak. No i co, działamy. Biorę się za skuwanie tego. Zima nam nie daje spokoju, cały czas pada, rozpadało się, zobaczcie. Robert już wykuł tu nam prawie do końca. Zaraz będziemy montować. Montować będziemy tutaj tą osłonę. A i no, zawiesiliśmy skrzynkę. A tutaj jest rurka, jedna druga ocynkowana, wbita 2 metry w ziemię jako uziemienie. Tutaj połączymy przewodem. Dotąd też w jakiejś osłonie. No i zastanawiamy się, jak stąd wyprowadzić do góry rurkę osłonową, tam do haka. Zaraz to będziemy działać. Nagrywać, bo akurat tak pada śnieg, że naprawdę, może tego kamera nie uchwyci, ale zobaczcie na samochodzie, co jest. Muszę trochę to zmieść. I myślę, że to nie ma sensu tak nagrywać, tylko po chwili będę wam pokazywał. Tu już mamy doprowadzone tą rurę do haka. To zakład energetyczny podciągnie nam przewód do skrzynki, a my zaraz lecimy z tą rurą do środka, do mieszkania, do rozdzielni. Tam damy jeden bezpiecznik i będziemy działać. Tylko kurde, skończyły nam się wkręty krótkie. No i Robert poszedł do domu, bo ma kilka wkrętów przynieść, żeby te haki po prostu montować na krótsze wkręty, bo bezsensownie jest kręcić długie 5-centymetrowe. Chciałem jeszcze powiedzieć o całej procedurze, jaką trzeba zastosować, żeby uzyskać pozwolenie na doprowadzenie prądu. Trzeba złożyć w zakładzie warunki i na podstawie ustalonych warunków zakład energetyczny wyznacza nam miejsce. Ja akurat starałem się na powierzchni, tak jak to było, bo wychodzi to zdecydowanie szybciej jako na powietrzne, gdyż kablem ziemnym trwa to chyba do 7 miesięcy, z tego co mi mówili. I zdecydowałem się, żeby szybciej podłączyli to, zrobiłem na powierzchnię. Chociaż porównywalnie wychodzi to chyba jednakowe pieniądze, bo tutaj 1 kW mocy kosztuje, nie wiem, teraz bardzo tanio jest, 12 zł za 5 kW, bo ja tą jedną fazę będę miał, to za 5 kW to 65 zł mam zapłacić, plus przyłącze 76 zł, to jakieś 120-130 zł maksymalnie chyba będę za to zapłacił, plus do tego skrzynka,
przewód, skrzynka przewód, rurki osłonowe, to tamto. No i wczoraj kupiłem to 400 zł. Gdzieś ponad chyba 400 zł, 400 z groszem, to jeszcze też nie jest tak dużo. Także jakieś 550 zł podejrzewam i będę miał już energię. I co, Robert, mamy wkręty? Kurde, jak ty wyglądasz, chłopie? Bałwan, zasypało cię. Jak wyglądasz, kurwa? Też. Miałem kamerę założyć na głowę, ale nie ma sensu, bo tak pada, muszę przetrzeć obiektyw. On lepiej wygląda, kurwa. Ale zimę mamy, Robert. No to jest śladów nie widać, kurwa. Patrz na podwórek, kurwa, moich śladów nie widać. Nie widać. Na podwórku ścieżka. To jaja. Starych śladów nie widać. Ładnie sypia. No, ale dzisiaj sobota, wolny weekend. To zrobimy coś tam. Jeszcze nam tylko to zostało. Dobra, działamy, bo Robertowi piwo się zagrzało. Nie ma czasu wypić. Przewód już mamy wpuszczony, rurka jest przykręcona. Tak to wygląda. Nawet nieźle tu wyszło. O, Robert, co ten Robert tutaj robi? Demontuje co? Odkręć, kurwa. Ciężko? A tutaj mamy przewód już przeciągnięty i będziemy ten montować zabezpieczenie jeszcze. Montujemy teraz gniazdko na zewnątrz. W sumie, bo to najbardziej będzie używane to gniazdko i chcę, żeby było takie bardziej konkretniejsze. Tutaj już mamy dwa bezpieczniki, ale to już nie będzie widać. Słabo, ciemno tu jest. Dwa bezpieczniki są wstawione, jedno będzie tu akurat. No to dotychczasowej instalacji. To jest miedziana instalacja. Dałem zabezpieczenie B16, a na gniazdko jest B20. To głównie będziemy. To chodzi do tej starej instalacji, damy tylko o to chodzi, żeby było ogrzewanie. A z tego będziemy korzystać. I tak to wygląda. Sypie, cały czas sypie. Już kurde ładnie, chyba z 10 cm dopadało tego śniegu. Także zima na całego. Robert poszedł podłożyć do pieca. A tutaj nasza pasieka. Cała w śniegu. Patrzyłem kilka dni temu. Dwie rodziny mi się osypały. Szkoda, kurde, no szkoda. Mocno ubolewam. W tym ulu nie ma pszczoły. I w tym ulu. Masę pokarmu. Na dolnym korpusie były, nie przeszły na górny korpus. I po pszczółce. Także szkoda mi, naprawdę. Tak straciłem dużo pszczoły. No ale nic, miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy od tamtego. Dobra, działamy, bo zaraz już wieczór się zrobi. Przeszło mi uśnieżać, bo dopierdzieliło śniegu. Ciężko będzie wyjechać. Śniżymy. Ładnie. Małe, chodź tu. Chodź do zdjęcia. Małe, jak ty zmokłeś. Chodź do zdjęcia. Gdzieś poszedł. Małe. O. Uciekał od kamery. Dobra, dobra, może wyłączyć. Ale jeszcze mi tu pokażę. Powiem coś. No. I skrzynka założona. Wszystko zrobione. No w środku akurat nie mogę wam pokazać, bo już ciemno. Gniazdko zewnętrzne. O, i tu rozdzielnia. No nie będzie widać. Rozdzielnia na dwa bezpieczniki. Robert, dawaj worek i jedziemy z tej góry. No już. Ale zima, kurde. Już dawno taki nie było. Dobra, Robert, zamykaj. Idziemy smażyć kiełbasy. Mieliśmy robić ognisko, ale już. Mamy dosyć. Nie małe. Powiedz coś. Dobra. To na razie. Cześć.